pięciostopową wędkę, czyli 2,75 w klasie 5, 6. To są to idealne wędki na pewno. Ja czasem łowię wędką 906 cali w klasie 7, jeśli są trudne warunki, jeśli wieje. Natomiast jeśli są dobre warunki, 9-stopowa piątka jest idealna. Linka tak samo. Każdy z nas ma linkę pływającą w klasie wędki. To jest podstawowa linka na belony. Dziś jesteśmy nad zatoką. Na zatoce pływająca linka jest idealna. Na Bałtyku często łowię linką intermediate. Tam jest troszkę głębiej, natomiast do brodzenia, kiedy zbyt głęboko nie wchodzimy, to linka pływająca w zupełności nam wystarcza. Ja często łowię z belly boata, w związku z powyższym łowię od głębszej wody na płytszą, łowię często na głębszej wodzie, wtedy linka intermediate jest optymalna. Jeśli chodzi o przypon, zwykły fluorokarbon o średnicy 0,20, 0,22, góra 0,25 w zupełności wystarcza. Ja najczęściej stosuję 0,20 lub 0,22. Jeśli chodzi o muchy, to tutaj, co ciekawe, najskuteczniejsze, jeśli chodzi o nasze doświadczenia, jeździmy na belony już paręnaście lat. To są zwykłe rude kiełże, sprawdza się również Parkinson, małe, mokre muszki. Generalnie muchy nieduże. Kiełże to haczyki 10-12, maksymalnie 8, Parkinsony 12-14. Mokre muchy też nie zabiorą. Także tu nie ma co przesadzać. No i w zupełności wystarczą te muchy. Te kiełże to są takie, jakie stosujemy, nie wiem, na sanie czy na pomorskich rzekach na lipienie. A Parkinsony takie, na jakie łowię pstrągi na Dunajcu czy na Rabi. Oczywiście na płytkiej wodzie warto, żeby te muchy były lekkie, czyli bardzo delikatnie obciążone, z małą główką. Parkinsony 2,5-3 mm góra. Na głębszych miejscach może to być główka 3,5 do 4 mm. Natomiast kiełże mogą być albo nieobciążone, albo trochę podwinięte lametą. Generalnie, jeśli chodzi o tempo prowadzenia, bywa bardzo różnie. Czasem trzeba te muchy ściągać szybko, czasem delikatnie wybierać w ósemkę. No, Asia, ty jak najczęściej? Ja w ósemeczkę. Ty lubisz ósemkę? Jeziorową. Jasne. No. Jeśli łowimy brodząc, to o czym warto pomyśleć, to stripping basket. Pomaga odłożyć linkę, łatwiej nam się rzuca, linka nam się nie plącze tak między nogami. Oszczędzamy nerwów i linka też dłużej posłuży, jeśli nie będzie narażona na kontakt z dnem, z kamieniami. No i to generalnie tyle tu w temacie łowienia belon, tak jak wspomniałem. Nic więcej ponad sprzęt pstrągowy w klasie 5, 6, 7 nie potrzebujemy, więc serdecznie Was zapraszam na nasze polskie morze, nad Zatokę Puczką, gdzie możemy z
skutecznie prądowym sprzętem łowić belony. Przypływają z początkiem maja zwykle, drugi, trzeci tydzień maja to jest idealny moment. No i teraz kończymy i idziemy na ryby. Idziemy na ryby.